Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Thief Simulator. Dawno nie było odcinka w ogóle na moim kanale, także pomyślałem, a wypadałoby coś rzucić. Zacząłem przesyłać jakieś tam fajne filmy na TikToka, także tu wam się wyświetla na ekranie link do profilu mojego na TikToku. Link do Instagrama, polecam zajrzeć, ciekawe zdjęcia są co jakiś czas. Oraz zapraszam was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Dawno nie graliśmy. Tam dużo wyszło aktualizacji w ogóle do tej gry. Podobno zrobiła się bardzo fajna, także zobaczymy. Co prawda nie zaszedłem jakoś daleko w tej grze, ogólnie rzecz biorąc. Dobra, także to jesteśmy my. W ogóle odeślę was też do innego odcinka, do ostatniego odcinka z Thief Simulator. Możecie sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Było dosyć ciekawie. I tak wiem, spodziewam się komentarzy o treści, kiedy Gmod albo kiedy coś innego i w ogóle. Kochani, w swoim czasie wszystko, ależ to wszystko będzie w swoim czasie, nie pośpieszajcie mnie, tak? Na moim kanale przecież nie ma tylko i wyłącznie Garry's Moda. Wiem, że jest bardzo popularny, ale polecam wam się naprawdę zapoznawać również z innymi grami na moim kanale. Są również bardzo ciekawe. Wiem, że nie aż tak bardzo ciekawe fabularnie jak Garry's Mod, bo to jest w sumie jedyne w swoim rodzaju. Ale też może być fajnie, no polecam. Dobra, załadowaliśmy się. Ogólnie to nie wiem w ogóle, jakie też mamy rzeczy. Pamiętam, że mam jakieś umiejętności do wydania. Punkt 1. No dobra, ale... O, co to jest? Miejsca w plecaku. Umożliwia wspinanie się po rynnach. To umożliwia wycenę większej liczby przedmiotów. Myślę, że przyda nam się na pewno umiejętność wspinania się po rynnach. Czekajcie, fabuła. Dostarcz paczkę na Richie Rich numer 204. Richie Rich numer 204. Mam tu taki, no. Jezus Maria, to jest skomplikowane. Moska, weź to przytnij. Nie umiem wydać punktu umiejętności. To mamy auto. Łóż do szafki w sypialni. Niezauważenie. 204 jest tam. Dobra, ale są kamery z tego co wiem. Tylne drzwi. A, muszę ich tutaj rozpoznać najpierw, żeby mi się pokazali tak naprawdę. Ej, chwila, czy ja mam tą paczkę w ogóle? Co jest ta paczka tutaj? Otwórz mnie te wrota. Otwórz. Wsiądź. A, to mój ogólnie ekwipunek. Wino, tolerem, statuetka, wino, mysz, lampa, wino. Dobra, otworzyłem jakoś drzwi. O chuj, już pało jado. Gdzie mam się... Gdzie jest śmietnik? Zawsze do śmietnika łaziłem, żeby się schować. Kurwa, tam moje auto stoi, tak a propos. Ja jebie. Muszę ogarnąć na nowo, jak się w to gra. Te to chyba właściwie możesz uciec, okej. Ale oprócz tego lornetka... Dobra, patrzcie, schowałem się już do śmietnika. Czyli tak, musimy najpierw ich generalnie poobserwować, a później coś zrobić. Jezu! Wiecie, jak to jest nie grać w jakąś grę i później przejść do niej, jak się nic nie wie. A gdzie mam ten? Nie mam tego łomu. Gdzieś był łom. Ale zniknął. Dobra, wracamy do mojego samochodu. Szybkie wybieranie, C, skradanie, włącz F. O, mam latarkę włączoną. Gdzie mój pojazd? Dajcie mi tego złoma. No wsiądź! Czyli dobrze. Czyli mam wszystko obcykane, mam paczkę, muszę tylko ją tam tak naprawdę dostarczyć. Ale łom mi nagle zniknął, ale dobra. Czekajcie, pójdę od... O, tu masz śmietnik przy okazji, tak obok. Tu też nie ma, czyli kamery są tak naprawdę z przodu, ale za to... A musimy to zrobić w nocy, czy może być to w dzień? To jest pytanie. O, widzę kamerę. Proszę, oznaczona. I mamy tutaj garaż generalnie, jak coś. Tu mamy garaż. Jest jakaś druga kamera tutaj? Nie, tam jest tylko na przodzie. Dobrze. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy po przerwie i ja tamtego questa zrobiłem bez was, żeby się nauczyć bardziej o co chodzi. Także zaczynamy kolejnego questa, w którym już wiemy, o co chodzi tak naprawdę. Mamy umieścić mikrokamerę w salonie domu numer 206. Dom numer 204 udało mi się oszacować, o co chodzi i udało mi się skraść co nieco. A dobra, mam teraz nową misję. Także lecimy. 206, no to będzie Richie Rich. Tak zwany Richie Rich, wiecie o co chodzi mniej więcej, nie? No, więc tak to zrobimy. 201, 204 jest tam, czyli 205 i 206 będzie obok. Dobra. Nie wiem czemu ludzie stają się zieloni jak szybko jadę, ale już chuj. Co najgorsze jest to, że koło 206 nie ma parkingu, koło 204 był. Dobra, wysiądziemy sobie tutaj. Podjedziemy sobie do 206. Oczywiście mamy nieznane wszystko, ponieważ nie wiemy, jakie zwyczaje mają lokatorzy. Nie wiemy, kto jest lokatorem. Ale mamy umieścić kamerę w salonie, ale nie w mailboxie. Ale że mamy kilka tych kamer, możemy sobie pozwolić, żeby umieścić tu kamerę, poznać ich zwyczaje z czasem. Oczywiście, bo nie poznamy ich od razu, ale przy okazji zobaczymy, jakie mają zabezpieczenia. Także tak, na pewno mają kamerę tutaj. Dobra, to mają kamerę. Pójdziemy sobie przez ogrodzenie, zobaczymy troszkę więcej. Co mają, a czego nie mają. Więcej kamer nie widzę, aczkolwiek czekajcie. Nie, tam kamery nie ma, dobra. Tu ich nie ma, tu ich nie ma, przez okno patrzymy, nie ma, ale mają duży łup z tego co widzę. Dobra, tu kamery nie ma, tu kamery nie ma. Jak mówiłem, przed wejściem nie zauważyłem, że czyli mają dwie kamery i dwie kamery są tam i tam. Dobrze, w tym wypadku w oknach znajduje się czujnik przecięcia szkła. Nie przejdziemy oknem, w garażu znajduje się duży zabytkowy garaż. Dobra, czyli musimy przede wszystkim przejść przez ogrodzenie i przez drzwi, nie przez okno. W salonie. Salon to nie sypialnia, więc trzeba wziąć pod uwagę, że oni nie śpią w salonie, tylko w sypialni. Także to jest oddzielne pomieszczenie. Ale! Wypierdolę stąd. Ale... Dobra, otwieramy sobie automatycznym wytrychem drzwi. Kurwa, tak od razu, ja pierdolę, spierdalamy. I zawsze tak się z wami kończy, jak zaczynam nagrywać, to nagle policja mnie łapie. Dzisiaj wzywają policję, nie? Na pewno wiem, że koło domu 204 powinien być śmietnik, w którym mogę się schować. Siema mordy, ja was okradłem, ale musicie mi użyczyć swojego, kurwa, śmietnika. Ale już mnie policja nie goni, więc chuj wam w dupę. I tak to wychodzi właśnie, no. Na cały ten, ale jakoś to przeniknąłem. Ty, ja nie wiedziałem, że tak się da po prostu przeskoczyć ogrodzenie. Dobra. Pytanie, czy tu też mają na cały ten? Nie, nie na cały. Czyli tu jeszcze przejdziemy przy ogrodzeniu, patrzcie. O, ta kamera się rusza, tak a propos. Kurwa. Dobra. Trzeciej kamery nie mają, nie widzę przynajmniej. Czyli... Możemy wejść... A, okna mają czujnik przecięcia szkła, czyli nie wejdziemy sobie oknem. To na pewno nie. O, tu widzę PDA hakera. Aha. Nie mamy PDA hakera. No to chyba zjebaliśmy tak naprawdę, kurwa, sprawę. Dobra, śpij tam. Gnoju. Czyli w tym wypadku musimy kupić PDA hakera, ale pytanie, czy mamy na to... pieniądze. O, to nie jest pytanie, no. Kurwa jebanaka. No teraz mnie złapią, bo patrzcie. Wypierdalać. Kurwy jebane, no. Może mnie nie znajdą, chwila. O nie, idzie na okrężną drogę przez dom. No kurwa, przejebane będzie teraz. Czekajcie, nie ma mnie. Kurwa, nie ma mnie. Po prostu udaje, że mnie nie ma, nie? Po prostu, na najzwyczajniej w świecie nigdy mnie tu nie było. Po prostu. Co to będzie, co to będzie? Znajdą mnie czy nie? Kurwa, jestem skryty w jebanym rogu obok domu, a... Dobra, nieważne. Muszę dostać się do samochodu, wrócić do domu, kupić PDA hakera. Musimy sakować system alarmowy. W takim wypadku nie wiem, czy będzie łatwo dostać się... za ogrodzenie. Chociaż nie wiem, czy tak łatwo jak się tu dostałem, czy tak łatwo będę w stanie się wydostać. Chociaż z drugiej strony, jak szybko otworzę te drzwi, policja nie przyjedzie na czas. W takim razie jedziemy do domu, kupujemy PDA hackera, bo bez tego tam się raczej nie dostaniemy, zwłaszcza jak są takie zabezpieczenia, że w oknach są czujniki przecięcia. A innego sposobu raczej nie widzę. Uruchamiamy silniczek w naszym złomie. O, o dziło w nic nie przepieprzyłem, dobrze. To lecimy. Dobra, siadliśmy sobie przed komputerem. Potrzebuję PDA hackera. Ile? 14? Mam dopiero 2000. O nie, nie, kochani, no to my w takim razie musimy zrobić tu niezły research. Czekajcie, kurwa. Ja mam tylko 2000. Z 2014 nie zrobimy. Robimy tak, robimy Richie Rich. Robimy 204, czyli to, co robiliśmy poprzednio, tylko zrobimy dodatkowe zlecenia. I tak zdobędziemy hajs. Tak zrobimy. I łup, wsypanie zabytkowy plakat. Dobrze. Tak zrobimy. Skoro tak nam każą. Richie Rich. Dobra. Obydwu teraz nie ma w domu. Zajebiście. Co chcesz, szmato? Nie widzisz, że otwieram teraz drzwi. Rozbij stary zegar w przedpokoju. Dobrze. Czekajcie, idziemy tędy. Szybko tędy. Szybko okno przecinamy. Jep, 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 jep. Zanim nas ktoś zauważy. Wskakujemy. Dobrze. Zabytkowy plakat. Dziękuję. W przedpokoju. A, że ten. Już go nie ma. Cyk. Dobra, ale możemy przy okazji sobie okraść wszystko inne. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Dobra, tu widzę klawiaturkę zajebistą, dobra. Nic, nic. W sejfie może coś nowego. Ostatnio kradłem z tego sejfu. Było 44 kod. 41, kurwa. Zmienili kod do sejfu. Serio? Tyle trudzenia i nic kurwa nie ma? Dobra, szybko, dobra. To w sypialni nic wy kurwa więcej nie macie, chuje jebane, tak? Co tu jest? Zestaw głośno mówiąc, no to nic mi nie da za bardzo. O kurwa, ale drukarka zajebista. No kurwa, bierzemy. Tylko przechodnie się znajdują, ale to już chuj, nie? Wyskakujemy, kurwa. Dobra, ten chuj przejdzie. Nic. Kurwa, jadą. Chuja, nikt nie jedzie, pierdolisz. Oby mnie nie znaleźli. Będzie przypał. Wiedziałem, że tak to się skończy, no. Dawajcie śmietnik, kurwa, jakiś, no. Chuj, kurwa, jadą po mnie z drugiej uliczki. O, patrzcie, mamy śmietnik, zajebiście. Wskakuj. Nie macie. A w sumie mnie już nie goni. Wystarczyło przebiec naokoło całą mapę, nie? Dobra. Czekajcie. Tu mikrofonik tak, o. Bardziej mnie widać. Dobra, skończyliśmy na domie numer 204 tym samym. Dobra, no to lecimy do 204. Ona jest tam. To sobie przez park przebiegniemy. Okej, jakby drukarkę położyliśmy obok. Ale dziwne, że w ogóle policja przyjeżdżając, w sensie nie ma tego realizmu, wiecie, że policja przyjeżdżając nie widzi, że jest otwarty samochód obok posesji i jest wyniesiona drukarka z domu. Jakby chuj ich to obchodzi, nie? Wyjebane. Otwieraj drzwi. O, zajebiście. Dobra, tymczasem wracamy sobie do Lombardu. Nawet nic nie przejebałem, jest dobrze. No i jedziemy. A oni muszą za to wymienić okno, bo przecięliśmy im przecie okno, nie? Powinni zainwestować w lepsze zabezpieczenia, ale nie mów mi, nie ma o tym. Po prostu. No dobra. Lombard oczywiście. Dobra. Ziomek, mam ci do sprzedania dużo rzeczy. Ocena F, czyli pała. Ostatnio dostałem S+, także wiecie. Ty, ziomek, słuchaj, bo ja tu mam dla ciebie pa. Nie, otwórz to. Weź. Kurwa, faks, wszystko w jednym, skaner. Bierz. Sprzedaj. Zabieramy. A, będziesz chciał wyczyścić gotowy zabytkowy plakat. Czemu? Aha, to trochę weźmiesz, trochę nie, tak? Czyli trzy rzeczy. Ten tablet muszę zhakować, żeby ten, a dwóch śmieci nie chcesz, który jest warty tysiaka, tak? I zabytkowy. Gnoj jebany, dawaj rzeczy. Dawaj, kurwa, to. Samochód, patrzcie jaki furgon do sprzedania za 3, ile? 35 kafli, kurwa. Połowę z tego na PDA hakera muszę wydać. No, wyobraźcie sobie. Dobra. Spokojnie. Damy radę. Dobra, jedziemy! Hakujemy ten tablet, który tu mamy. Czekajcie, tu mamy miejsce do hakowania. Patrzcie. To. O, musimy tutaj wyjść, to czekajcie. O. Możliwe, że tak. Możliwe, tak. O. Łatwiutkie, kurwa. Łatwizna. Taka robota, to wiecie. O. A mogę coś tu zrobić? Chyba jeszcze nie. Wiem, że jest tuning już w tej grze do samochodu dostępny, ale myślę, że dla mnie to jeszcze nie ta pora. Czy ja mam tu... Samochód do rozbiórki? Co jest, kurwa? I... Co? Widzicie? O! Dobra, poszło. Nie wiem, na czym to polega to zaznaczenie, ale... Jakoś idzie. Odkręcimy tylko chwilę, bo w plecaku jakby nie ma miejsca na to wszystko, więc gdzie mi się to składuje? Te opony. I odkręcanie tego wszystkiego. No mnie to ciekawi w sumie. Dobra, wszystkie opony mamy wyjebane. Może w tym schowku są? Amortyzator, koło. Dobra. Czyli tu mamy sprzedane rzeczy. Ej, to nieźle, nieźle. Może jakieś światełka? Czekajcie. Sprzedamy sobie silniczek. Też wkręty musimy odkręcać. Ja pierdolę, dobra, ale zobaczmy chociaż jaki jest zysk z tego, z tych kół chociaż, nie? Jakby dobra, możemy rozkręcić... Kurwa, nie... A w sumie na złomowisku? W sumie złomowisko, samochody, trochę mi się to kalkuluje, czyli może tu coś sprzedamy, jeżeli chodzi o samochód. Ty mordo. Siema, słuchaj, mam... O, no tak. Koło po $200. Amortyzatory. Ej, słuchajcie, no kurwa, strasznie spoko. O, mogę... Czy to jest mój samochód, czy... Chyba nie. Ty, mam nadzieję, że ty nie jesteś Baltron, czy jak ci tam... Bo kurwa, nie wiem, czy mam sprzedawać to, czy nie, bo nie wiem, czy to jest marki Baltron, czy nie. Nieważne. Dobra, i oficjalnie tym, co sprzedaliśmy... To, co sprzedaliśmy, to zyskaliśmy w sumie, już wam mówię, kurwa, bo nie wiem, gdzie to się znajduje. Zyskaliśmy 5625, czyli jeszcze 10 tysięcy będziemy bogaci, kurwa. Kupimy pada hakera, żeby zrobić to, co, co należy. Nieważne, kochani. W tym odcinku to by było na tyle, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i komentujcie. Stawcie łapkę w górę, trzymajcie się, do następnego odcinka. Bajo. Girl OD, I get in my way, never out of my lane.